W medycynie mamy wiele skomplikowanych nazw. Co to oznacza nazwa soczewka lub implant wewnątrzgałkowy? Gałka oczna, wszyscy wiemy, co to jest. Soczewka wewnątrzgałkowa oznacza to, że implant lub soczewka znajduje się wewnątrz oka. Normalnie soczewki kontaktowe znajdują się na powierzchni rogówki, a tutaj mówimy o implantach wewnątrzgałkowych. I tutaj rozróżniamy dwa typy implantów. Albo mogą być to soczewki fakine, czyli dodatkowe soczewki do naszej naturalnej soczewki, lub mogą to być implanty zamiast naszej naturalnej soczewki. To też są implanty wewnątrzgałkowe, niemniej jednak w tym wypadku usuwamy naszą naturalną soczewkę i zastąpiamy ją soczewką wewnątrzgałkową.